No cześć, pokażę Wam, w jaki sposób wykonać trikolorowy wzór. Może być to wzór na dywan prostokątny, na jakiś tam chodniczek, może być to również wzór na bieżnik albo na przykład na podkładki pod talerze. Będzie to kombinacja oczek lewych i prawych, więc jest to wzór również i dla osób początkujących. Pierwsze, co możecie wyciągnąć dla siebie z tego filmiku, to fajny wzór, fajne ułożenie ścięgu, tak żeby dywan był trochę płaski, trochę gruby, bo u mnie będą grube ramy, a środek będzie płaski. A drugie to czego możecie się nauczyć, to łączenia kolorów, tak żeby tego z jednej strony nie było widać, tak żeby dywan miał stronę lewą i prawą, i tą prawą taką ładną, bez tak zwanej skazy. Sznurek bawełniany grubości 5 mm, druty dyszka marki Prym. Polecam bardzo, mają fajne te trzonki, po których fajnie śliska się z sznurek. Mam dość duży dywan, będę robiła o wymiarach 150-200 cm, dlatego mam druty z doczepianą żyłką, polecam takie. Cały czas operuję tymi drutami, bez względu na to, czy będę robiła podkładki, bieżnik, czy poduszki, czy dywan, dlatego że zmienia się jedynie sama długość żyłki. Kupuję sobie same żyłki o różnej długości i zmieniam w razie potrzeby. No i teraz tak, mam gotową część ramy, która będzie podstawą do robienia dalszej części dywanu. To jak zrobiłam ten pierwszy rządek, czyli jak nawijałam oczka, pokazuję w osobnym filmiku. Teraz tutaj już na tym się nie skupiam, bo nie ma sensu nagrywać tego, co już nagrałam. W opisie tego filmu, który teraz oglądacie, znajdziecie link bezpośrednio do filmiku właśnie z tymi samymi oczkami. Natomiast to, jak zrobiłam ten wypukły, fajny wzór, pokażę teraz, bo i tak muszę właśnie to zrobić. Początek jest taki, jak pewnie wszędzie, czyli ściągam sobie pierwsze oczko i go nie przerabiam. Kolejne, wbijam się, podkładam sznurek, przeciągam go drutem, ściągam oczko. Wbijam się, przeciągam, ściągam. Wbijam się, przeciągam i ściągam. To będzie rama, tak jak wspomniałam. Tak więc musimy wiedzieć, jaka jest grubość tutaj tego paska pierwszego, żeby była taka sama jak i ramy tej bocznej. U mnie tak będzie ok. 5 oczek wystarczy. Teraz doczepiam drugi kolor, który będzie kolejną ramą wewnętrzną. Tu będę potrzebowała akurat koloru białego. I na razie podczepiam go o tak po prostu, na zasadzie takiego supełka. Potem sobie, jak już zrobię ten biały ściek, to tą nitkę na koniec już, akurat nitki i wszystkie z trzecia, po trzecia robię wtedy, kiedy dywan jest gotowy, bo teraz po prostu nie chcę przerywać sobie pracy na drutach. I teraz i tą białą końcówkę wplotę sobie w ten biały ściek. Odetnę tam, gdzie trzeba, żeby nie było tego za bardzo dużo i podszyję końcówkę i to wszystko. Natomiast teraz jedziemy z białym kolorem. Tu nic nowego, to samo co z kolorem beżowym. Jedyne co możemy zrobić, to ściągnąć tutaj nitkę beżową, żeby nie była za luźna. To ściąganie nitek przy zamianie kolorów cały czas będzie ważne, przy każdym rządku. I cały czas robię tak samo, w związku z tym, że ja mam dużo do przerobienia, bo mam 150 cm, to teraz sobie zapauzuję i jak będę przy końcu robienia tego białego koloru, pokażę co dalej, jak dalej będę robiła tą jedną i drugą ramę. Ramę zewnętrzną, tą pierwszą i tą drugą w środku. Pierwszy biały rządek już gotowy. Teraz będę robiła dalej ramę beżową, czyli bok teraz lewy. Nie da rady zrobić z tego sznurka, z którego korzystałam robiąc tą dolną część i z prawej strony. Trzeba podczepić kolejny kłębek. Robienie dywanu z podwójnej ramie, jeszcze środek innego koloru wymaga niestety wielu takich motków.
Nie da się zrobić tak, żeby ciągnąć wszystko z jednego, z dwóch czy z trzech kolorów. Tego będzie dużo. Ale za to potem będzie ładnie. I robimy to, co wcześniej. Jak już podczepiłam sobie pod białą nitkę tą beżowy sznurek, to jadę tak. Tak jak wcześniej. To już można domyślić się, jak będzie to wszystko wyglądać. Odwróciłam sobie już wszystko na stronę do pracy. I robię tak cały czas, czyli pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam, kolejne robię tak jak dotychczas, ponieważ interesuje mnie na razie tylko ten i wyłącznie ściek. I teraz mamy już doczepiony kolor biały, na którym teraz będziemy pracować. Nitkę beżową chowam do wewnątrz. Pionowo ustawiam sobie nitkę, na której będę pracować i wyciągam ją przed druty. To ona teraz będzie tutaj najbardziej mi potrzebna. I normalnie zaczynam robić. Tak jak wcześniej wspomniałam, za każdym razem, kiedy łączę kolor, pamiętam o ściągnięciu nitek. Jeżeli tego nie będę robiła, będzie widać taką lekką przerwę, oczywiście z tej strony ładniejszej. Dlatego za każdym razem, dosłownie za każdym razem przy zmianie koloru trzeba ściągać mocno nitkę. No i jedziemy dalej. Prawie gotowy drugi rządek. Złapałam ostrość i jedę dalej. Zostawiam sobie jeszcze jedno oczko do przerobienia, tak tutaj z Wami. I teraz tak, do wewnątrz ponownie chowam nitkę, która jest mi niepotrzebna i sięgam po beżową nitkę, ale nie byle jak. Nie robię tego tak, że o tak mi się ułożyła, to tak sobie ją od razu tutaj wezmę do pionu i przygotuję do pracy. Czekajcie, a jest. Tylko te nitki muszą nam się skrzyżować, tak, żeby biała nitka była przytrzymywana przez beżową, więc do środka chowam nitkę środkową, tutaj z wewnątrz, a do pracy biorę teraz nitkę beżową, ale tak krzyżuję, zobaczcie. Dzięki temu to zostanie nam wplecione jeszcze. Jeżeli bym tego nie zrobiła, byłaby niestety ale dziura. Przerabiam nitkę brązową i ściągam wszystko. Jest dużo do ściągnięcia, więc za każdym razem tak trzeba robić, żeby nie było dziur. I znowu jedziemy dalej tak. Tak wygląda lewa strona, a tak wygląda prawa strona. Już coś tam zaczyna być widać. Będzie fajnie. I znów przerabiam sobie następny rządek, tak jak dotychczas. Tu jeszcze kawałek ramy beż. I teraz ustawiam sobie nitki. Poziomo ta nitka, której już nie chcę, pionowo, ale na krzyż z tą nitką. Będzie biała. Tu już sobie zaczynam i ściągam. I jedną, drugą. Najbardziej tą, którą zostawiłam już bez pracy. I przerabiam dalej. Tak robię za każdym razem. Zobaczcie, jak zaczyna być to już i ładne. Zaczyna się pojawiać ta druga rama. Jedziemy dalej. Cały czas robię to samo, ale jeszcze raz dla utrwalenia pokażę przechodzenie ze sznurka o jednym kolorze w drugi. Poziomo. Ten, którego, o tutaj, poziomo, ten, z którego już rezygnuję, nie będę pracować, pionowo, ale na krzyż z tym, który porzucam, sznurek, który teraz będzie mi potrzebny. Oczywiście ściągam, ściągam i dopiero jadę dalej. Pauzuję i pokażę, jak połączyć kolejny kolor i jak z tego białego też zrobić ramę, bo na razie będzie to pasek o takiej długości, grubości, jak i ten beżowy. Ale potem zrobi się jeszcze rama po bokach.
sposobem, który Wam pokazywałam, wyszła mi już rama taka beżowa i rozpoczęłam ramę białą. Rozpoczęłam ją też z prawej strony. Teraz potrzebuję zrobić środek, ale zanim to zrobię, jeszcze spójrzcie na tył. Plątanie na krzyż sznurków, gdzie porzucany kolor jest poziomo, a do pionu idzie ten, którym będziemy pracować. O tak wygląda z lewej strony, a tak z prawej. No i oczywiście mocne ściąganie sznurka przy zmianie koloru. Doczepienie kolejnego koloru, u mnie to będzie teraz trzeci kolor ekry i to będzie ten już płaski ściek. Wygląda tak samo, tak jak i poprzednich kolorów, czyli doczepiam supełkiem i zaczynam obrabiać. Pierwszy rządek jest identyczny jak i poprzednie, więc przerabiam normalnie. Jak dojadę do końca, to pokażę Wam, co dalej zrobić, żeby była rama dalej biała, bo tutaj będzie należało doczepić z lewej strony również kolejny motek białego koloru. Nie da się zrobić ramy białej, jadąc na jednym motku prawą stronę. Potem mamy niestety w środku ekry, który nam jakby ten kolor biały przerywa. Więc jest osobny motek do beżu z prawej strony, osobny motek do białej ramy z prawej strony. Osobny środek, czyli u mnie ekry, potem znowu osobny motek biały, osobny motek beżowy. Tych motków będzie dużo, można to wszystko pomotać, dlatego trzeba uważać, ale jest to dość proste, pracochłonne, ale efekt naprawdę jest powalający i polecam jak najbardziej. Dobra, jedę dalej i działamy. No i łączymy kolejny kolor. Czyli znowu biały. Ekry zrobiłam teraz cały rządek. Podczepiam do niego kolor biały, żeby zrobić lewą stronę, czyli lewą stronę ramy. Standardowo pęcełek tutaj. Przerabiam biały kolor. To będzie już kolejny kłębek. Dla przypomnienia, poziomo ten, którego nie chcę. Znak krzyż pionowo tym, który chcę. Przekładam sobie. A nie przekładam, Boże, co ja robię? Bez przekładania. Przecież tutaj pracuję. Op. Ściągam nitki. Robi się ciekawie. I teraz tak. Tu mamy akurat, o dobra, tu na prawej stronie pokażę. Tak jak wspomniałam na samym początku, rama mojego dywanu będzie tutaj z beżu i z białego koloru i będzie tym ściegiem wypukłym robiona. Natomiast środek, czyli ekry, będzie ściegiem nie wypukłym, tylko płaskim. W związku z czym ten pierwszy kawałek kolejnego rządka przerabiam tak jak dotychczas, po to, aby mieć ten ściek wypukły. Drut zawsze wkładam z prawej strony. Teraz zmiana koloru. Pionowo lecę z białym. Widzicie, wszędzie sznurek tak fajnie się ładnie tu z lewej strony układa. I przerabiam biały kolor. Ściągam ten, który porzuciłam i ten, który mam na tapecie. Dochodzę teraz do środka. Biały kolor nie będzie mi potrzebny, tylko będzie mi potrzebny kolor ekry. I teraz, wcześniej przerabiałam go z prawej strony, wszystko z prawej. Natomiast teraz te oczka trzeba jakby odwrócić na lewą stronę. Więc tym razem drut z drugiej strony, sznurek również z drugiej strony i przeciągam. Ściągam oczywiście sznurek przy zmianie koloru, po przerobieniu pierwszego oczka. Tak przerabiam kolejny rządek. Cały z tej drugiej strony. Nie z tej, tylko od wewnątrz, od swojego brzucha. Zobaczcie teraz z przodu,
już nam się te oczka wywróciły, przewróciły, wywróciły, wywinęły się na drugą stronę i robią się płaskie. I tak te łezki teraz będą się płasko fajnie układać, dzięki czemu tu będziemy mieć ten ściek wypukły, a sam środek będzie taki płaski. Tak więc ten rządek dokończę tak samo. Tu wszystko od wewnątrz przerabiam, natomiast rama standardowo od zewnątrz. I kiedy go dokończę i przełożę na drugą stronę, znowu standardowo polecę cały od tej strony. I taka będzie tak na zmianę. Raz z jednej strony robię ekry, raz od strony wewnętrznej będę przewracała na drugą stronę to, co przed chwilą robiłam. Nie wiem, czy to jest jasne, w związku z czym jeszcze to pokażę. Na razie zajmuję się tą stroną i przerabianiem oczek na płasko. Jadę tak do końca. No dobra, pokażę jeszcze raz to przechodzenie kolorów, bo miałam tego nie robić, ale za każdym razem, kiedy chcę z tego zrezygnować, to potem sobie myślę, że a może źle wytłumaczyłam, może ktoś nie zrozumiał. Więc tak jeszcze raz. Pracujemy teraz na lewej, bo raz pracujemy na prawej stronie, a raz pracujemy na lewej stronie. Po prostu przekładamy sobie naszą pracę. Teraz pracuję na lewej stronie, więc oczka środkowe, które mają być płaskim ściegiem, przerabiam tutaj chwytając do siebie tą nitkę i bach, tak. Natomiast jeżeli chcę, żeby ściek był prosty, wypukły, to wtedy odstawiam nitkę, której już nie potrzebuję, pionowo biorę nitkę, której potrzebuję i przekładam sobie, ponieważ to właśnie z tej strony będę teraz pracować. Tu będzie ściek wypukły, nitkę, którą zostawiłam, na której teraz pracuję, ściągam po pierwszym przerobionym oczku, przerabiam, teraz chowam nitkę, której już nie chcę, biorę sobie nitkę, którą chcę, przekładam ją do przodu, bo tu będę pracować na przodzie i ciach, ściągam. Sporo się ściąga tej nitki, tu jest duży luz, więc naprawdę trzeba o tym pamiętać. Parę razy na samym początku mojej działalności sznurkowej nie zrobiłam tego i efekt był naprawdę bardzo brzydki, dlatego lepiej ściągać tą nitkę. Samo prowadzenie tutaj nitek i oczek nie musi być takie ciasne, natomiast to ściskanie oczek przy przejściu kolorów jest bardzo, bardzo ważne i ono musi być ścisłe. Ale teraz popatrzcie tutaj już, jak ładnie nam się robi. Wypukły, wypukły, płaski, jak fajnie. I teraz tak cały czas będziemy jechać. Pokażę w sumie początek, no bo już tyle się napokazywałam tutaj, że chyba już wiadomo, o co kaman. Przerabiamy teraz prawą stronę, na tej stronie jakby pracujemy, więc wszystko, cały ściek, bez względu na to, czy to jest rama, czy to jest ten środek, przerabiam od tej strony. Ściągam. Hop. Widzicie, ile się ściągnęło? Bardzo dużo. Dlatego trzeba to ściągać. No i teraz tworzymy kolejny rządek. I ten wzór coraz bardziej będzie czytelny. I coraz fajniej będzie widać ten efekt, o który mi chodziło. I osobie, dla której jest ten dywan, tutaj będzie płaściutko. Kiedy dokończę ten rządek i odwrócę pracę na lewą stronę, powtórzę, wtedy będę pracowała na środku o tak. Tymczasem jestem na prawej stronie i pracuję tak. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że coś żeście zrozumieli, że nie było to bardzo skomplikowane i ja nie nagadałam się niepotrzebnie. Starałam się to wyjaśnić jak najjaśniej i pokazywać tyle razy przejścia tych kolorów, żeby można było sobie to bez problemu utrwalić. W momencie, kiedy już będzie ten nasz dywan gotowy, po prostu po kolei trzeba będzie rezygnować z